Witajcie w kolejnym odcinku dotyczącym gry strategicznej Strefaźń. Ten odcinek wyjątkowo nie będzie dotyczył aktualizacji. Dlaczego? Ponieważ tej aktualizacji jeszcze nie zrobiłem. Jeśli dobrze pamiętam, jest to numerek 6.10, ale nie jestem tego pewny. Ten odcinek będzie dotyczył nagród i spraw organizacyjnych. No zatem zaczynamy, szkoda czasu, lecimy. Jeśli chodzi o Ogursta, czyli ten Ogurst, który zajął pierwsze miejsce, Ogurst, już widziałem twój dyplom, także rzemieślnik zapewne na dniach skończy pracę nad twoim dyplomem i tutaj, tak jak mówię, jak już dyplom otrzymam, ścignę ciebie z upominkiem, z Valhalla albo z Viking Age i zapewne poczynię właśnie tutaj kolejny film i wyślę paczkę. Zaś jeśli chodzi o Ambrożego Kleksa, to już w zasadzie paczka będzie przygotowywana albo dzisiaj wieczorem, albo jutro. Może to już kolejny raz to pokażę, nie wiem, który to już raz, ale tak, Ambroży Kleks za drugie miejsce otrzymuje właśnie kartę podarunkową z Empiku, z Viking Age, zawieszkę, którą wybrał sobie. No i oczywiście za zdobyte wcześniej z wersji 4 starej waśni uzbierane denary starowaśniowe. Tutaj właśnie razem z Jupą Ambroży Kleks wybrali sobie o ten upominek z Empiku. Nie wiem, tu są odblaski, nie widać, ale to są słuchawki. No i dotarła w końcu ta gra, którą wybrał. Czekajcie moment, nie wiem, to będzie chyba dość trudne, żeby się wstrzelić. Też odblaski ciągle widać. To jest ta gra, też z Empiku. Także komplet jest, to są wszystko za denary starowaśniowe. Także, tak jak mówię, albo dzisiaj jeszcze poczynię, przygotuję paczkę, albo jutro i zapewne nadam na dniach. Dobrze, to by było tyle, jeśli chodzi o sprawy nagród. Teraz sprawy organizacyjne, tu jeszcze może jeszcze raz przywołam, chociaż w poprzednim odcinku, albo dwa odcinki wcześniej też o tym mówiłem. Chodzi o denary starowaśniowe, kto ile ma, czyli w tej chwili Mieszko ma 12 denarów starowaśniowych, Ingwar Szary 12, Gromek ma 7, Ulanowski 7, Boromir 7, Crystal Devil 7, Burza 7, Jak Terrier 666 6 sztuk, Rolf Brudaty 6, Pulasa 6, Torun 5, Virtual 4. Tak, te osoby, tak jak Jupa czy też Ambroży Kleks, mogą jakby te denary starowaśniowe wydać w Empiku. Nie dotyczy to garnków. W Viking Age czy też w Valhalla. To by było na tyle, jeśli chodzi o denary. No i oczywiście tutaj potwierdzam start rozgrywki drugiej. Wystartujemy we wrześniu. Jeszcze, na razie się nic jeszcze nie zmienia. Data zapewne zostanie startu podana pod koniec, może w połowie sierpnia, on tak chyba by było najlepiej, w połowie sierpnia zostanie data podana, jeśli chodzi o start rozgrywki numer 2. To by było na tyle, bardzo krótki film, także jeśli ktoś ma jakieś uwagi, pytania, to moją opinię, proszę o tutaj niżej o wpisy pod tym filmem. Także z góry od razu dziękuję. To pomoże na pewno. Jeszcze raz życzę wszystkim dobrego wieczoru, dobrego dnia i do zaklikania zapewne za jakiś czas. Pozdrawiam.